Chyba, że jest podczas ataku sama. No nie, nie uciekłem. Co robiła runa Radana, bo nie pamiętasz? Z tego co pamiętam, daje w chuj HP. I to jest chyba tyle, tak mi się zdaje. W chuj HP albo łuki runiczne są jak Ember ZS3, tak. Plus minus tak. Plus minus, tylko że w Dark Souls 3 masz tak, że po prostu zwiększa ci HP. Plus możesz być najeżdżany, to jest koniec. A w Elden Ringu masz takie coś, że możesz sobie wybrać teoretycznie. Co chcesz, żeby ten łuk runiczny robić? Robił. Bo Morgota w chuj HP, bo jej zawsze używa. A może. I właśnie to jest to, tak jakbyś miał w Dark Souls 3 żar, tylko że możesz sobie wybrać. I ja tutaj żadnego jeszcze nie aktywowałem, bo nie chciało mi się. Ale masz moga, bla 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 bla. I po kolei, tutaj chyba plus 5 statystyk do wszystkiego dosłownie. To nie pamiętam. Radana, wydaje mi się, że Radana daje albo HP. Był jakiś run, a to może właśnie był Radana. Morgota możliwe, że tak jak mówisz, daje dużo HP. A Radana chyba daje HP, ciężkość sprzętu plus staminę, tak mi się wydaje. Rykarda nie pamiętam nawet, szczerze mówiąc. Moga? Też nie pamiętam. Nie chcę ci iść na... A to jeszcze nie ma imprezy? Bo właśnie, ja z Saturosem pracuję. My dzisiaj mamy firmową wigilię, na którą ja powiedziałem, że nie przyjdę, więc gramy w Elden Ring. A Saturos, no to zdrówko za poległych kompanów. Dopiero na ostatnim bossie sobie przypomniałeś? Serio? To nie, to ja prawie zawsze używałem od samego początku żarów. Oj! Pontiff, tak, to był Pontiff. Wypas... tak, strzem... on jest straszny. Znaczy ja wiem jak go dodżować, ale zazwyczaj jestem tak skupiony na tym, że źle dodżuję go. Klawiatura, pad. Akurat na Elden Ringa i gry soulsowe gram na padzie. Na trzecim skoku nie może do tyłu, bo zawsze... ja próbuję w prawo. Tak jak w tym pierwszym filmiku, bo i chyba w drugim też. Tylko ja chyba to w złym momencie robię, bo pierwszy atak rzeczywiście wyczuwam, że trzeba po skosie w prawo albo w lewo. Ale tego trzeciego, nie wiem, ja próbuję w prawo, bo w pierwszym filmie pokazało, że w prawo. No teraz już sam nie wiem. No come on! Nie da. Tę trylogię Soulsów na klawiaturze, o Jezu. Ale grałeś w Dark Souls 1 zwykłe? Prepare to Die Edition czy w Remastered? Bo w Prepare to Die Edition klawiatura i myszka były zjebane. Był specjalny mod, który poprawiał działanie tego, ale w ogóle port na peceta na remasterze, okej. Okay. Port na peceta na Prepare to Die był straszny. A, czyli byłeś przygotowany, ja też byłem przygotowany na Elden Ringa, ale mimo wszystko ja w tym momencie jestem w stanie powiedzieć, po przejściu wszystkich innych Soulsów, Bloodborne'a 3 razy, Demon Souls 3 razy, Dark Souls'y 1 pewnie z 15, 2 raz, 3 pewnie też z 15 razy, Malenia to jest najtrudniejszy boss w grze. Nie ma, znaczy we wszystkich grach From Softu. I Sekiro też przeszedłem raz, ale tam najtrudniejszy boss, to się z nim męczyłem godzinę 40 chyba. Więc to nie jest dużo. 2 raz, tak, dokładnie. Tylko raz, może kiedyś wrócę, ale póki co to jest fajna gra, ale to nie jest fajny Souls. Malenia i Ishin najtrudniejsze. Dla mnie trudniejszy niż Ishin był Demon Nienawiści, jeśli mam być szczery. Uzyfia z Sekiro miałem podobnie, z tym, że ja doszedłem do Sekiro, znaczy ja Sekiro miałem, to już wiele razy mówiłem na streamie, ale ja Sekiro miałem od premiery i koniec końców, ja w zeszłym roku stwierdziłem, okej, niedługo wychodzi Elden Ring, chcę przejść wszystkie gry From Softu po kolei na streamie, więc przechodziłem na streamie te gry, które grałem wcześniej, czyli Demon's Souls, czyli Dark Souls 1, Dark Souls 3, Bloodborne i tak dalej. Ale między innymi właśnie wtedy siebie samego zmusiłem, dobra. Podchodziłem do Dark Souls 2 wiele razy, czas przejść. I przeszliśmy. Podchodziłem do Sekiro wiele razy, czas w końcu przejść i przeszedłem. I Sekiro było fajne, koniec końców. Ja nie przypadam za klimatami japońskimi zazwyczaj. Ja nie jestem fanem anime ani tych innych rzeczy. Nie szkaluję, bo mnie to nie obchodzi, ale po prostu nie jestem fanem. To nie są moje klimaty. Ale koniec końców, kombat w Sekiro był bardzo fajny. Jedyny minus to jest to, że jeśli chodzi o gry soulsowe,
Ja w każdej z nich grałem wielkimi broniami. Wielkie, ciężkie, które mają pierdolnięcie. To jest mój żywioł. Dark Souls 1, moja ulubiona broń, Twihander. Dark Souls 2, koniec końców przeszedłem z wielką pałą Havela. Dark Souls 3, Greatsword. Elden Ring, Greatsword. To są moje ulubione bronie. A jednak Sekiro, jesteś zmuszony do tego, żeby grać czymś, co nie do końca do ciebie pasuje. Jeśli jesteś taki jak ja przynajmniej. Czyli grasz z cienką katarą, która ma szybkie ataki i tak dalej. Koniec końców nauczyłem się tego kombatu. Troszeczkę, bo też nie powiem, że jestem prosem w Sekiro, bo nie jestem ani trochę. Ale była to bardzo przyjemna gra. I chyba szczerze mówiąc, według mnie Sekiro jest przyjemniejsze niż Dark Souls 2. Z ręką na sercu. Sekiro po prostu nie. Nie, ja ci polecam, jak masz, próbuj się przekonać. Bo na przykład Dark Souls 2 mi się zaczęło dopiero podobać po pierwszej połowie gry. Pierwsza połowa gry, czy jakieś 40 godzin Soulsów dwójki, to było dla mnie męka. Ale druga połowa, już ten endgame plus wszystkie DLC, piękne. Masz problem użyć tej części. Ja bym chciał pomodować, bo wiem, że jest dużo modów, które ulepsza tę grę. Chociażby ten cały system adaptability. Czemu oni powiązali rolę ze statystyką? Kurwa. Znaczy wiesz, jeśli masz co grać aktualnie, czyli Elden Ring albo cokolwiek innego tam ci się zechce, to może rzeczywiście nie ma sensu, nie? Ale jak kiedyś stwierdzisz, że kurde, znudził mi się Elden Ring, może w końcu spróbuję przejść, to może warto spróbować. Bo Elden Ring naprawdę, właśnie dlatego ten... troszkę byłem zawiedziony, ale nie do końca po dzisiejszych tych wynikach Game Awards, ponieważ ja nie dostałem nic, o czym marzyłem, że tak powiem. Marzyłem o Bloodborne na PC w końcu, albo chociaż remake'u na konsolę w 60 FPS-ach, to byłbym szczęśliwy. Nie dostaliśmy zapowiedzi DLC do Elden Ringa, na co też miałem wielką nadzieję. Myślę, że to jest ciągle w planach. To oni to tworzą, tylko o tym jeszcze nie mówią. Wiem, że też wiele osób właśnie marzyło o tym, że kiedyś może w końcu jeszcze wyjdzie DLC do Sekiro, ale no nie wyjdzie. Czekałeś na DLC? No właśnie, to jest to. To jest najgorsze. Że nie dostaliśmy nic, na czym marzyliśmy jako fani Soulsów. Ojej, za szybko się obróciłem. Nie, OCT nie było chyba w niedzielę. OCT, mieliśmy bota na czacie któregoś dnia i sobie pomyślałem, kurde, szkoda, że OCT-a nie ma, bo miałby w końcu okazję, żeby kogoś zbanować, żeby poczuć się jak pan władca. I musiałem sam ręcznie banować, no. No już? O nie. Dziś czymś admina dało niechcący, tak? To jest też możliwe. Co tam u nas dziś? No tak... piątkowo. Znaczy ja się w tym momencie odstresowuję. Tak naprawdę. Bo miałem bardzo intensywny tydzień w pracy. Zmieńmy te strzały na te i spróbujemy ją zarazić. Miałem bardzo intensywny tydzień w pracy. Jeśli odłożyć Malenie na bok, kto jest moim zdaniem najtrudniejszym bossem w Elden Ringu? O Jezu. Znaczy, zależy patrząc na który run. Patrząc na mój run podstawowy, zwykły, kiedy pierwszy raz grę przechodziłem ciężkimi mieczami konkretnie. Kolosalnymi mieczami w dual wieldzie. To oprócz Malenii wydaje mi się, że Radagon plus bestia eldeńska. Szczególnie Radagon, bo nie potrafiłem go za cholerę rolować. I to chyba to. Tak mi się wydaje. Ale no, ja chilluję, bo miałem ciężki tydzień w pracy. Miałem w pewnym momencie po prostu berserka. Aż po prostu w pewnym momencie rzuciłem dokumentami, powiedziałem pierdolę to. I no... Myślałem, że ktoś mnie po prostu zabije. Albo że ja kogoś zabiję. Byłem bardzo zły, ale to... Dlatego w tym momencie... Ała. Halo target? Odreagowuję, grając w Elden Ringa. I dlatego te piątkowe streamy
od kiedy tam w piątek, dwa tygodnie temu zaczęliśmy streamować znowu. Dla mnie zajebiście terapeutyczne. Bo ja po tygodniu kurwiającej pracy siadam sobie, robię sobie drinka i tak dalej. To brzmi trochę strasznie, bo ja w pewnym momencie pomyślałem, kurde, Paweł, tak się zaczyna alkoholizm. Od tego, że pijesz sobie co tydzień, ale nie. Czy parę piwek co tydzień to jest naprawdę coś złego? Czy ona dostanie hifa w końcu? Come on! Jak się tylko powie, że piątek i za pół godziny 18 to się od razu humor poprawił. No i pięknie, o to chodzi właśnie. Weekendowa depresja. Nie masz żadnego obowiązku, mordo. Jak chcesz, to ten. Idź sobie wychilluj gdzieś indziej w jakikolwiek sposób chcesz. Tak, jak zaczyna tańczyć, to jest tragedia. Nameless King to jest z kolei według mnie najtrudniejszy boss w Soulsach trójce. Ale o dziwo, jak robiliśmy, bo robiliśmy w Dark Souls 3 też Bowrana, to był jeden z najłatwiejszych bossów. Bo jak się daleko trzyma od Nameless Kinga, tak w chuj daleko, to on cały czas powoli podchodzi i jedyne co robi, ma chyba jeden albo dwa ataki takie range'owe, które trzeba zdodżować, a tak to powoli sobie kroczy i w ogóle nie dodżuje nic. Można do niego strzelać z łuku. Więc generalnie wydaje mi się, że strzelając do niego z łuku jest łatwiej niż atakując mele, bo masz dużo mniej dożywania i jest to dużo łatwiejsze. Dobra, ale tak. Malenia jest trudna. Chciałbym zrobić sobie trochę strzał z tym hifem. Ten hif jest mocniejszy niż zwykły hif, że tak powiem. I w pierwszej fazie można ją... U mnie jest spoko. U mnie jest spoko, by było w tym tygodniu ciężko, ale nieistotne. W pierwszej fazie można ją zarazić szkarłatą zgnilizną, ale tylko w pierwszej fazie. To trzeba pamiętać, że w drugiej fazie już nie. Tylko fajnie byłoby, jakby się udało te strzały nie marnować ich. No nie. O, trzymaj się, trzymanko. Bestia dużo bardziej RNG. Znaczy, bestia jest łatwiejsza jak dla mnie. Bestia jest dla mnie łatwiejsza. Radagon, jak byłem pierwszy raz na Radagonie, ja byłem przerażony. Każdy jego atak jest przeciągnięty. Dalej nie potrafię go rolować, więc jeśli dojdziemy do Radagona, będzie z nim ostra przeprawa. Właśnie, jak dla mnie, te ataki bestii eldeńskiej są tyle dobre, że je jest dość łatwo przeczytać. Tak mi się wydaje. Dla mnie jest jej łatwo przeczytać. Dobra, zróbmy krwawe. Bo tak, atakowałem ją teraz po pierwsze strzałami zatruwającymi, po drugie ze szkarłatą z nielizną. Żadne z tego nie zadziałało, tylko zatruwające, ale zatruwające strzały nie dają dużo. Jeśli będę atakować tylko lodem i tylko krwią, nie wiem, tego hifa nie warto. Tak, no właśnie, dlatego mówię, że oleję to. Tu jest ważniejszy burst, tak mi się wydaje, więc zostaniemy przy lodzie i krwi. Tylko że jak będę robić tylko lodem i krwią, to mi te strzały się skończą, zanim dojdę do drugiej fazy. W drugiej fazie nie będę o czym strzelać. Więc się zastanawiam, co zrobić, żeby to zrobić. I wydaje mi się, że próbujemy w pierwszej fazie ogień plus krew, a w drugiej, w momencie, jeśli już dojdę do drugiej, to w momencie, kiedy ona na mnie skacze, oczywiście zroluje to. I w tym momencie teoretycznie jest chwila, gdzie ona nie atakuje, gdzie ona tam wstaje z tego kokonu całego. I w tym momencie bym zmienił na szybko strzały z ognistych na inne. Tylko potrzebujemy więcej strzał krwawych w tym momencie, więc musimy jeszcze więcej różyczek nafarmić. Przed gwiazdami rolujesz i to ledwo. Też wymaga uciekania prosto przed siebie, bez skręcenia. Tak. Ale jest taka jedna łezka. Jest taka jedna łezka, którą sobie możesz wymieszać w twój soczek, która praktycznie całkowicie neguje damage święty. I wtedy masz całkowicie w dupie to on strzela. Ja wiem, o który ci atak chodzi, bo on jest imo mega niesprawiedliwy, bo ile od jednych tych kulek da się uciec spokojnie, o tyle jest ten drugi atak z innych kulek, od którego uciekasz i on i tak cię bardzo często trafi. Ale jest właśnie taki soczek, taka łezka i chyba jeszcze tutaj nie zebrałem.
którą jak sobie wmieszasz, to ona całkowicie praktycznie niweluje damage poly. Więc jak nie wiesz, o której mówię, bo ja sam nie pamiętam, o której mówię, to sobie sprawdź najlepiej na wiki, łezki i polecam. Ja sam o tym nie wiedziałem, plus jak to robiłem na SL1, to nie miałem takiej opcji, bo ja musiałem jak najszybciej wypić soczek i przyzwać Tish, bo bez Tish bym sobie nie poradził. Więc ja liczyłem tylko na to, żeby jednak tego nie robiła. Znaczy, czy OP, to nie powiedziałbym, nie? Dziękuję. Znaczy, ja musiałem się wykaszleć. Musiałem się wykaszleć po prostu. Bo słyszę, że mój głos, mimo że nie mówiłem dzisiaj za dużo jeszcze, o tyle, no, już mnie boli gardło. Szczególnie, że mamy taki okres. Czy się udało? Nie. Ciągle się nie udało, kleczy. Teraz przyszedłem pofarmić trochę jeszcze różyczek na krwawienie, bo malenia... Ja wiedziałem, ja byłem pewien. Włączając dzisiaj streama, ja byłem pewien, że malenia zajmie co najmniej pół streamu. No i w tym momencie jesteśmy w połowie, a ja nie doszedłem nawet jeszcze do połowy walki, czyli do drugiej fazy. Ale okej. Okay. Powolutku, coraz bardziej zaczynam rozumieć tę walkę. Tak wolno runy się wbijają, nie mam jak cię nawodnić. Dobrze, dobrze. Nie ma nawadniania. I tak, w sumie tak naprawdę, szczerze, jak mam piwo, ci, którzy wiedzą, to wiedzą, ale piwo jest bardzo moczopędne. Nawet jak mi nie dacie rozkazu picia, to ja i tak co chwilę będę chodzić do toalety. Jak się dzisiaj czujesz? Cudownie. Jest gitara. Dobra, ile mam tych różyczek w tym momencie? 92? Nie, to są moje strzały. 42. Aż tyle kości już spaliłem? Fucking hell. No nic. Będzie trzeba niedługo farmić. Dopiero jakie 3? Pae. Kochany panie, było 10, uwierz mi, liczyłem. Na kolejne trzeba sobie zarobić. A może... To jest dobre. To nie jest dobre. Bo tak, są strzały lodowe i strzały ogniste. I w momencie, kiedy malenia miałaby efekt lodu, to ja strzałą ognistą mogę z niej go ściągnąć. Tylko po to, żeby móc znowu nabijać efekt lodu. Lodowe mi się już kończą znowu. Ja pierdolę. To jest najgorsza część tego rana. Że ja co chwilę muszę chodzić i farmić materiały na strzały. Zabij mnie, szkoda mi strzał. Tak, jest cooldown na aplikowanie, ale właśnie chodzi o to, że w momencie, kiedy ja w nią strzelę strzałą ogniową, to ten efekt lodowy się z niej ściąga automatycznie od razu. Bo generalnie to działa tak, że jeśli ją oblodzisz, to ona ma ten czas rzeczywiście, że jest oblodzona, jest w tym statusie oblodzenia, czyli przyjmuje więcej damage'u i teoretycznie, gdyby było to PvP, to jej się wolniej stamina regeneruje, ale w momencie, kiedy jakiekolwiek źródło damage'u z ognia w nią wpadnie, czyli w tym momencie moja strzała ogniowa, to ten efekt oblodzenia jest anulowany i mogę go nabijać od nowa. Tak to działa. Nie ma cooldownu, ani trochę. Tak samo efekt oblodzenia schodzi tylko w tym momencie, kiedy jest rzeczywiście nabity. Czyli powiedzmy, jeśli ja bym ją oblodził, wyobraźmy sobie ten status, że ma do połowy nabity oblodzenia, jak w nią w tym momencie strzelę ognistą strzałą, to on nie spadnie do zera. Dopiero jak będzie w pełni oblodzona, to strzelając strzałą, ściągnę ten status. O, fuck. Boże, straciłem target. Kurde. Znaczy, ja wiem, co powinienem zrobić. Po pierwsze, nakraftować w chuj lodowych strzał. Po drugie, nakraftować w chuj krwawych strzał. I ognistych. Albo Dobra, zróbmy teraz taki próbny test. Które strzały robią więcej damage'u? Czy zwykłe, czy ogniste? Czy w ogóle jest sens używać ognistych strzał? Bo to jest dość ważne w tym momencie. I tylko to chcę przetestować. Czy w ogóle jakikolwiek plus na damage jest w momencie używania ognistych strzał? 249 z ognia. Ze zwykłej. 265, okej, okay, czyli ogień się w ogóle nie opłaca. Dobrze wiedzieć.
Plus strzały zwykłe mają większy zasięg, więc... Dobra, niech mnie zabije, nie chcę marnować strzały już więcej. Zwykłe plus krew na pierwszą, ogień plus lód na drugą. Myślę, że... Znaczy, na pierwszą najlepiej bym miał same krwawe, tak mi się wydaje. Albo nawet nie używać krwawych na pierwszą w ogóle, tylko polecieć zwykłe plus... Nie kamienne, ogniowe. Ogień plus lód, w sensie nabicie lód. Zanulować go ogniem i nabijać dalej lód i tak w kółko. Bo jak wcześniej prawie przyszedłem do drugiej fazy, to było tak, że miałem chyba po 30 strzał. To były lodowe plus krwawe. Więc zakładam, że ja pod koniec pierwszej fazy, używając zwykłych plus lodowych, miałbym bardzo blisko zera. W momencie, kiedy ona zmienia fazę, robi ten swój skok na mnie w kwiatka, mam sekundkę, żeby na szybko to zmienić i zmieniamy na zwykłe plus krew, z czego używamy głównie krwi i jeśli się wypierdolę z krwi, z krwawych, to próbuję ją dobić zwykłymi. To brzmi jak idealny setup. Czy to wyjdzie? Nie wiem. Najgorsze jest to, że musimy iść się nafarmić znowu. To jest najgorsze. Idziemy gdzieś w to miejsce, żeby poszukać lodowych listków. A to trochę potrwa. Znaczy, to ma swoje plusy, teoretycznie. Bo jak grałem SL1, to był na tyle duży problem. Ja jestem człowiekiem bardzo niecierpliwym. Jeśli po pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym razie ja cały czas umieram, ja się bardzo szybko triggeruję. Tracę nerwy i nie mogę się skupić na walce. Więc plus jest taki, tego, że ja muszę te rzeczy zbierać, że mam przerwę na chwilę od walki. Że nie wkurzam się na to, że muszę walczyć i przegrywać po raz kolejny, tylko biegam sobie konikiem i coś tam zbieram. Brzmi jak plan, ale teoria wygląda, jakby miała zadziałać. Znaczy, no, do tego oczywiście jest masa zmiennych a propos jej tańca, bo ona ten taniec ma bardzo RNG. Czasem jest tak, że ona zatańczy dwa razy podczas pierwszej fazy całej, a czasem jest tak, że zatańczy, wyląduje i zatańczy od razu znowu. Mimo tego, że prawie w ogóle damage'u nie dostała w międzyczasie między pierwszym tańcem a tym drugim. I zaraz po tym zrobi mi szarże, albo ten teroatakowe combo. Więc mimo wszystko RNG dość mocno tutaj wpływa na to wszystko. No ale nic nie zrobisz. Tak tygry działają. Bardzo często jest tak w każdych Soulsach praktycznie. Że jedne ataki potrafisz lepiej dożywać niż inne. No i wygrywasz to podejście, w którym ci lepiej RNG podejdzie po prostu. Chłodna głowa to podstawa, tak. Tak, a Oseiros tą drugą fazę ma mega wkurzającą. Znaczy ja miałem często tak, że jak przechodziłem bossy po raz pierwszy, na przykład jak grałem pierwszy raz Souls 1, Ornstein i Smaug, to była pierwsza taka mega wielka ściana, której ja przejść nie mogłem. Nie mogłem, poszedłem do Ornsteina i Smauga 44 razy, do dzisiaj to pamiętam tą liczbę, 44 razy. Po czym stwierdziłem, dobra, pierdolę, nie mam siły, wyłączyłem grę. Poszedłem spać, rano się obudziłem. Świeży, pięknie, ładnie, włączam grę za pierwszym razem. Halo? Halo? Panie Miyazaki? Moja gra jest zepsuta. Czemu to tak działa? Ja tak nie mówiłem, że tak ma być. W trakcie lekcji na zdalnym. Dobra, ja potrzebuję teraz kości. Z tym, że nie mam ich. Pytanie, co jest szybsze? Czy kupować je, farmiąc na ptaku? W Mogłynie? Mogłyn Palace? Gdzie to jest? Chyba tak. Chyba będzie szybciej. Niż bić owce. Boże. To jest piękne. Dobra. farmimy ptaka. Halo ptaku. Proszę stanąć w miejscu. Czy to nie przeleci serio? Przez... Dobra, może w dupę? Może stąd? Okej. Okay. Czyli w DS1 grałeś po trójce dopiero. Do dziś nie rozumiem. Znaczy, bo to był pierwszy boss, według mnie, w grze FromSoftu, ever, który był trudny. Teraz, zazwyczaj jak gram to jakiś czas, po raz kolejny Dark Souls 1, w większości przypadków zabijam ich za pierwszym razem. Nie zawsze, ale w większości przypadków. Ale ja mam problem generalnie z bossami, których jest więcej niż jeden jednocześnie. Tak jak niedawno... A Jezu. No, ptaku. Mam za dużą
Za duże sensitivity na strzelanie ręczne. Czy on naprawdę... No dostań w stopę, come on. Wiesz co, zmieńmy sobie ten talizman na czas farmy, na ten, który większy zasięg. Czemu ty stopę nie dostajesz? No nareszcie. Najłatwiej z krawędzi koło pierwszego żaboluda, okej. Okay. A nie, nie mam. Chciałem powiedzieć, że założę ten. Założę talizman, który daje mi więcej duszy, ale nie byłem po niego. Tak, ja tym sposobem nigdy nie farmiłem tego gościa, więc... Wiem, że da się go tak farmić, ale... Capra Demon najlepszy bo najgorszy boss w DS3? DS1? Co ty? Nie ma opcji. Capra? Znaczy, jest wkurzające to, że rzeczywiście ma te psy, nie? Ale tak poza tym, najbardziej wkurzającym bossem w DS1 jest Łoże Chaosu. Jebać Łoże Chaosu. Jebać Łoże Chaosu. Łoże Chaosu to jest rak. Rak na kółkach. Naprawdę, nienawidzę Łoże Chaosu. O ile zresztą bossów mogę powiedzieć, ok, wymagają czasem trochę skilla, trzeba się troszeczkę pomęczyć. O tyle Łoże Chaosu jest po prostu złe. I inaczej tego nie powiem. I sam Miyazaki powiedział, no tak, mordeczko, już nam się pieniążki kończyły na te soulsy. Łoże chujosu, drewniany śmieć, dokładnie. Już tam się pieniążki kończyły, więc tam, te wszystkie podziemia, tam gdzie jest lawa i te dupy smoków. Tak, no, zrobiliśmy tam dupy, bo to jest miejsce z dupy generalnie, nie? Tak w skrócie powiedział Miyazaki. No i taka prawda. Łoże chaosu to jest najgorszy boss w grze. Koniec, kropka. Oczywiście koło tego pierwszego żaboluda jest dużo łatwiej, bo nie muszę przez to drzewo celować. O, dofarmimy do 100 tysięcy jakoś tego, runów i pójdziemy kupić kości. One kosztują 150 za sztukę, więc za 100 koła pewnie już trochę kupimy. No, come on. O, bo jak ja farmiłem moją zwykłą postacią, żeby jak najwięcej leveli nie farmić, to miałem to, tą broń chyba z Eldeńskiej Bestii, ulepszoną na maksa. Tutaj waliłem właśnie taką falę całą świętości, oni umierali i to dawało jeszcze więcej niż ten ptak. Z amuletem, który daje runy łącznie, chyba za taką jedną falę dostawałem 30 tysięcy, ale pewien nie jestem. Ale z kolei ptaka można robić na każdym buildzie. Nie musząc mieć ulepszonego miecza. Dobra, jeszcze raz. Dobra. No spadnij, halo! Na dół! Byku. Kurwa. Tutaj. Patrz. No nie wierzę, dobra, ki, reset. Akurat jak miał być ostatni frag na nim, to stwierdził, że nie, teraz nie. Teraz nie skacze. Tak mówi jebać się, dokładnie. Wypierdalaj. Mam już dość wyzysku klasy pracowniczej. Znudziło mu się umieranie, tak. Wyobraźcie sobie, że ten ptak mówi, kurwa, 10 razy próbowałem tego gracza zabić i ciągle zabija mnie z łuku, a ja głupi skaczę w przepaść. Alternatywna rzeczywistość, gdzie graczem jest ptak, a nie postać. Dobra.